Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Sakri 2, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni, czyli tutaj, to jest Przełęcz Smoczej Gardzieli. Tutaj jesteśmy, tu mamy Poprzez Mur, czyli quest główny. Tu mamy ten zepsuty, plus źle przetłumaczony quest. Tam jeszcze się udamy. Mamy kupca po drodze, do którego też się musimy udać, bo tak popatrzyłem do plecaka, to nazbieraliśmy trochę rupieci. I tak sobie pomyślałem, że najpierw przejdziemy się do tego kupca. W ogóle to trzeba wrócić tutaj, ale żeby wrócić tutaj, to wypadałoby mieć pusty plecak. Przejdę się do tego kupca najpierw, zobaczymy. On tu jest niedaleko gdzieś. Sprzedamy mu wszystkie rupiecie. I cofniemy się tam do... O, dzień dobry. O kurcze, chyba piorun był. O kurcze. Widzicie to, co ja? Tu jest wielka brama. Dobra, ale najpierw kupiec. Witam pana, chciałem panu sprzedać wszystko, co mi niepotrzebne, bo ja jeszcze będę wędrował. A nie chcę z pełnym plecakiem chodzić, żeby się nie okazało, że będę musiał po kosztach sprzedawać pozostałe przedmioty, które nie będę mógł podnieść i schować. To sprzedamy, nie będę tego używał. Dobra. Jakiś fajny pierścień obrażenia, ogień. Niezłe, niezłe, miecze. Obrażenia, lód, o. Dalej nie zrobiłem porządku z pierścieniami i tak dalej. Jest siła plus 4, to sobie zgarnąłem z... Zgarnąłem z naszej skrzynki. Wiedza o pancerzu plus 2, wiedza o obrażeniach. To możemy sprzedać. Szansa przeciwnika na uniknięcie ciosu, to możemy też sprzedać. Dobra. Wróćmy się do jaskini, to zamknijmy. Wróćmy się do jaskini, zaraz tu do was przyjdziemy. Także spoko, spoko. Ale ja jeszcze chcę tę jaskinię tam obadać i zobaczyć, co tam jest. A, pójdziemy na piechotę. Pójdziemy na piechotę troszeczkę. Może kogoś zabijemy, także troszeczkę się wdrożymy w grę, że tak to określę, bo... No bo dopiero początek... O, już coś biegnie, szczurek. Dopiero początek odcinka, także wypadałoby się troszeczkę wczuć w granie. I pozabijać harpie, tak? No i samemu nie dać się zabić. Chociaż ten monolit jest tutaj, także nawet jakbym zginął, to pewnie odrodził mu się tutaj przy tym monolicie wskrzeszenia, także niedaleko. Ale nie chciałbym zginąć. Nie chciałbym zginąć. Anielski hełm pełny. Tak, tutaj było harpi dużo. To fakt. Pierwsze dopiero takie miejsce, gdzie ich jest naprawdę, naprawdę sporo. Kolejny rupieć jakiś. Maleńki żywiołek ziemi, bardzo maleńki. Nawet nic nie zostawił po sobie. Tutaj jest za to stworów dużo. Przeróżnych. Ale nie są groźni. Nic nie wyrzucili. Nic po sobie nie zostawili nawet. Nieładnie z ich strony. Kolejny maleńki żywiołek. Tam lata harpia żółta. Oj, strzela do mnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Może młotem by ją. O właśnie. Zapominam o tym młotku. Zapominam o tym młotku, że on jest taki, kurde, szybki cooldown ma, a jednocześnie całkiem niezłe uderzenie zadaje. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie uciekaj, i tak cię dogonię. Dziękuję. Nie ma tu nic. Dobra, jak daleko do jaskini? Już prawie jesteśmy. Zobaczymy, co to w jaskini jest. Może tu jakiś quest nas jeszcze zaprowadzi, nie wiadomo, może będzie trzeba tutaj wrócić. Ale na razie przejdziemy się tak, żeby mieć zaliczoną, zobaczyć, co tam jest w środku. Bo jeśli jednak nic tu nas nie będzie prowadzić, no chodź jeszcze ty. To przynajmniej już nie będziemy musieli jej odwiedzać. Dobra, zobaczmy, co jest w jaskini. O, w jaskini mnie atakują coś złodzieje. Dobra, jeszcze jeden. Sygnet jakiś wypadł. Nie, taka jaskinia, to rozbudowane jest tutaj. To jest jakaś w ogóle grupa złodziei siedzi. Ukrytych. No, zobaczymy. O co tu chodzi? Tu jest jeszcze beczułka. Okej, zgadnijmy. Gdzie idziesz? No gdzie idziesz? Grać ciosów. Gęste coś. Co to jest to gęste? Miażdżyciel, siekiera, grać czasów, to sobie wykorzystamy od razu. Tu, gęste nogawice osłony.
15, tu już jest pancerz 25. Powolutku zaczynają te przedmioty być lepsze niż to, co posiadamy tutaj. Aczkolwiek tu wytrzymałość jest plus 2. Szansa na wygnanie nieumarłych, cokolwiek to znaczy. Wpływ na regenerację 0,7. Tu jest wpływ na regenerację 1,1. Szansa na unik grad ciosów. Grady ciosów chyba nie używam. Czy ja używam grad ciosów? Nie. A nie, używam grad ciosów. To jest to. A to plus 3 aż dodaję, ale to i tak już mamy tak wylevelowane, że nie wiem, czy chcę więcej. Czy to się bije? Tak, to można zabić. No to rozwalmy to. To strzela do nas, jakby nie było. To do nas strzela. O, to też strzela do nas. Tu nic nie ma. Być może tu będzie quest jakiś. Bo jak widać, nic tu nie ma ciekawego. Dobra, może będzie tu trzeba przyjść. No nie wiem, w każdym razie nie ma tu nic. Także spada. O, jest beczka. Beczka jeszcze jedna, także beczkę sobie ogarniemy. I to wszystko. Okej, spadamy stąd. Idziemy tam na tę przełęcz. Zobaczymy. W końcu w tym odcinku chyba pójdziemy robić questa głównego. Z kampanii. Czterech odcinków tam idę i dotrzeć nie mogłem. Ale wychodzi na to, że chyba tym razem się uda. Może się przeteleportujmy tam od razu. Właśnie, nie będziemy szli na piechotę, bo po co? W tę stronę już nie musimy. Szybko i bezproblemowo dotarliśmy na miejsce. Dobra. I teraz tak, nie wiem jak tam dotrzeć, ale możemy dotrzeć tu. Idźmy w tę stronę. Dobrze idę. Jeszcze raz dzień dobry panom, tutaj strażnikom. Przyszliśmy, nie wiem, w sumie przejść chyba tędy. Witam pana kupca jeszcze raz. Dzień dobry. Byłem na małych podbojach. Obrażenia trucizna sygnet zostaje. To posprzedajemy. Okej. Okay. Co masz w pierścieniach? Regeneracja, wiedza o prędkości, cena sprzedaży, pacyfizm, regeneracja tarczy. I druga broń plus jeden. Ta regeneracja tarczy jest niegłupia. Ale dobra, odpuścimy sobie to na razie. Jak dojść do miejsca, gdzie chcemy dojść? Dobra, najpierw zobaczmy ten quest tutaj. Oczywiście tu nie będzie się dało zrozumieć, co oni mówią. Cóż, będę przygotowywać krok strażników po kroku. No właśnie, mimo wszystko nie mogę pozwolić ci przejść niestety. Jeśli widział przechodzącą tutaj przez kogoś, plany mistrz może być zagrożony, nie wspominając swoje bezpieczeństwo. Będziesz musiał szukać innego sposobu przyjaciela, bo on waja się powodzenia. Może oni tak naprawdę gadają bez sensu. To nie jest źle przetłumaczone, tylko oni tak bez sensu gadają. Nie mogę cię przepuścić, spływaj. Sam se spływaj. Mamy skrzynkę swoją. Kazał mi sobie spływać, no. Tu są te naramienniki. Naramienniki i tak w sumie... Zastanawiałem się, tylko że tak, wymienię je. Pancerz 34, tu jest 20, ale pancerz tu jest mniejszy. Wpływ na regenerację za to większy. Coś by trzeba było tutaj włożyć w nie. Tutaj siła i młot duszy jest. Dobra, nie będziemy tego brali. Zostawię sobie tutaj. Tak, zostawimy sobie amulety i pierścionki. Tu jest obrażenia od lodu. Tu są obrażenia fizyczne. Tu jest siła, ten jest dobry. Maksymalne punkty życia. To chyba chcieliśmy w coś wtopić, ale na razie zostawię tak jak jest. To jest talizman to tutaj. Dobra. Zostawmy tak jak jest. Halo, chciałem przejść. Drzwi mi otworzyć proszę natychmiast. Ten już z nami nie chce gadać. Powitalny prezent tam jest, ale ja tam nie mogę wejść. Dobra, jak tam mamy dotrzeć? Zobaczmy jak tutaj jest z przejściem tam. Czy ja mogę wejść tu gdzieś? Halo, dzień dobry. Chciałbym przejść. Czy ktoś z was nas może przepuścić? Tutaj obstawiam, że tu się nie da nigdzie przejść. Czy ktoś z was może nas przepuścić? Pójdźmy tędy, zobaczymy jeszcze, czy tu się da jakoś przejść. Quest główny ewidentnie nas prowadzi tu, ale tu nie ma przejścia jako takiego. Przynajmniej nie widać, żeby było. Nie wiem, mnie się wydaje, że...
że trzeba przejść przez tę bramę. Dobra, zobaczmy. Powitalny prezent. Zobaczymy, czy da się jakoś tam przedrzeć. Kto ma dla nas questa za bramą? I dlaczego ja tam nie mogę wejść? A, mogę tu wejść. A, mogę sobie odkręcić. Nie mogę. Żadna interakcja nie działa z tym. A bramy są dalej zamknięte. Nie da się tego otworzyć. I co tu trzeba zrobić? Halo? Jak to wszystko jest pozamykane? Ja bym chciał przejść na drugą stronę, panowie. Czy ktoś jest w stanie mnie przepuścić za te wrota? Chyba musimy zobaczyć w księdze questów, co trzeba zrobić. Jest coś jeszcze. Dobra, pójdźmy temu. Czy ja tu mogę przejść jakoś? Czy coś musimy wykonać? Może coś musimy wykonać? Tutaj nie ma nic. Dobra, obadaliśmy cały teren. Zobaczmy. Poprzez mur. Jak udało ci się radzić ze swoim problemem przed moim przybyciem? Jak udawało? Poprzez mur. No i kontakt Haros. Musimy się z nim skontaktować, ale... Ale on jest gdzieś tu. Powitalny prezent? Gdzie jest taki quest? Powitalny prezent. Tu jest. Oficer Szabowski. Tamten człowiek przy murze czegoś ode mnie chce. No tak, ale... Ale on jest po drugiej stronie muru, a nie po tej. Konia możemy ukraść? Nie możemy. On jest po drugiej stronie muru, a ja nie mogę przejść. Halo, proszę mi otworzyć bramę. Natychmiast. Masz coś do powiedzenia? Otwierać! Bohater przyszedł. Nie da się otworzyć. Ewidentnie tu coś jest, ale... Wejdź. Ale to nie działa. Nie mogę tego wziąć. Może nie, muszę mieć puste ręce albo coś. Nie, to by było bez sensu. Ale kto wie. Nie, nie działa tu nic. No, patrzcie, ty wy się zagwozdka. Macie coś do pytania? Puść mnie, nie chcę z tobą gadać. Dobra, ale... No bo tutaj nie ma innej drogi, to już nic innego nie możemy zrobić. Musimy przez ten przełęcz przejść tutaj, ale musimy pogadać z tym, a ten tutaj... Nie wiem, jak do niego dotrzeć w ogóle. Ty, wiecie, a może to trzeba było tu dołem gdzieś przejść? I dotrzeć do niego tu od spodu. Ciekawe. Sprawdźmy tę teorię. Tu możemy zawsze wrócić teleporterem, nie jest daleko. Sprawdźmy tę teorię. Chodź koń, pojedziemy konno, nie będziemy się tu bawić w wchodzenie i awanturowanie się z kimkolwiek. Ciekawe. Byśmy tu przejechali i spróbowali gdzieś tutaj się dostać. Dobra, zobaczmy. W tę stronę jedziemy. Jakoś tak walniemy totalnie na skróty. Totalnie na skróty to się nie da. Dobra. Nie da się totalnie na skróty. Trzeba główną drogą przejechać przez rzekę. Dopiero później przejechać na prawą stronę. Zobaczymy. Ale kurde, niespodzianka. Spadać szczury, nie będę się z wami tu bawił. No tak, u nich tutaj przez ten obóz trzeba przejechać na drugą stronę. Byliśmy tam blisko tamtego miejsca, ale jakoś tak nie pomyślałem, że to może być na dole. A to wychodzi na to, że to chyba na dole jest, a nie na górze. Jak z nim pogadam, to może dopiero ten mur się otworzy.
Dobra, walimy centralnie prosto na strzałkę. Powinniśmy tam gdzieś dotrzeć. Oczywiście olewamy wszystkie stwory, które nas tutaj będą ścigać i próbować bić, dopóki nie będziemy musieli się zatrzymać. Ciekawe. Powiem wam, że ciekawe. Tylko teraz tak, tutaj jest las. Tu jest jeszcze przejście, dobra. Są harpie. Czy jesteśmy daleko od tego miejsca? Jeszcze jesteśmy daleko. Tu jest jakaś ścieżka. No, ale tutaj się ścieżka kończy. No właśnie, i tu się już nic nie da zrobić, bo tu się nie da przejechać. Halo. Otoczymy jeszcze całe to jezioro, ale tu też nic nie zrobimy. Powiem wam, że nie mam pojęcia, jak tam dotrzeć. Albo coś przegapiłem. Albo coś przegapiłem, albo nie wiem. Tu jest jakiś most. Tu już byliśmy. Byliśmy nad tym rurociągiem. No ale dobra. Przejedźmy się jeszcze raz. Nóż widelec, ale to odstaje. Znaczy odsuwamy się od tego miejsca coraz mocniej. A tutaj wszędzie są skały. Wszędzie są skały, nigdzie się nie da skręcić. No ciekawe, ciekawe. Nic mi do głowy nie przychodzi. Tutaj też się nie da przejechać. Tu byliśmy w tej jaskini. Ostatnio w spokoju jeden z drugim. To próbujemy zbadać, jak dotrzeć do questa głównego. Czemu te bramy się nie dadzą otworzyć? To mnie ciekawi, bo one powinny dać się otworzyć. Czyżbyśmy jeszcze nie zrobili jakiegoś questa związanego z tymi bramami? Tutaj pojedziemy i tu pojedziemy na skróty. Ale to tam też dojedziemy do jaskini i tyle. Ojejku, no nie wiem. Pójdźmy tędy. No i tu dojeżdżamy do skał i to jest wszystko, co możemy tu zrobić. Uciekać przed stadem tych szczurów. Tutaj wzdłuż możemy podążać, ale też nie przejdziemy nigdzie. No i koniec. I dupa. No chyba, że tam gdzieś na dole jest jakieś przejście. Ale nie, no bo to jesteśmy zupełnie w innej części. Dobra, spadamy stąd. Okej, okay, jak tutaj mamy tam przejść? Proszę mnie tutaj szybko poinstruować, co mamy zrobić. Tu jest skała cały czas, czyli tu się nic nie da zrobić. Jest przełęcz, tak? Jest przełęcz, ale na przełęczy też się nie da przejść tu, na tę stronę. I dochodzimy do muru. No jest mur. I muru przejść nie mogę, bo mnie nikt nie chce przepuścić. Tego otworzyć nie mogę. Szkoda, na koniu wjechałem w ogóle. Nie ma z kim pogadać. Czy jedyny ktoś z kim jest... Dobra, zjedź. Musimy to jeszcze raz zobaczyć. Ale to się nie da przekręcić. No nie da się. Nie wiem co tu zrobić. Tu jest kupiec. Nie ma nikogo, kto by z nami chciał rozmawiać w jakikolwiek sposób.
Lumen bless you, milady. Wydaje mi się, że nawet w budynkach nie będzie nikogo, kto by z nami chciał porozmawiać. Raczej. Strażnicy też nie bardzo chcą z nami rozmawiać, a coś tacy są kurde niekulturalni. Jest beczka za to. Coś muszę przegapiać, ale jeszcze nie wiem co. Także nie mam pojęcia bladego. Dobra, może wróćmy jeszcze pod ten monolit, zobaczymy, czy tam czegoś nie ominąłem. No to ewidentnie gdzieś tutaj coś musi, musi być gdzieś jakaś ścieżka. Zobaczmy, czy tu jest coś. O, tam jest coś. Na dole. A, bo my... No tak, przeszliśmy tu. Tu jest ścieżka jakaś. Halo. No ta. Tu jest ścieżka. Ja jeżdżę dookoła, gdzieś tam po jakichś dziurach. Psia mać. Tyle czasu odcinka. No panie, kurde, ja pana tu chodzę, szukam. A ty stoisz tu. Kontakt Haros. Liosilat cię wysłał? Dobrze, zaczekaj chwilę. Ludzkie terytoria zaczynają się po drugiej stronie tunelu. Uważaj na głowę, gdy będziesz nim przechodził. Po drugiej stronie idź na wschód, a wkrótce dotrzesz do osady, z której wyruszyła ekspedycja. Dobra. Czyli co, tu gdzieś mam iść dalej, tak? Rozumiem, że tu jakiś tunel będzie i będziemy musieli tędy przejść. Tak, jest tunel. Okej. Okay. Takie buty. No dobra, trochę czasu zmarnowałem na jeżdżenie bez sensu. Ale spoko. Nie zauważyłem ścieżynki takiej, kurde, wąskiej. Ale spoko, dobra, jesteśmy już teraz w jakimś tunelu, idziemy cały czas do przodu. Powinniśmy już w tym odcinku przekroczyć mur. To chyba tędy wyjdziemy za murem, ale... Ale nie jestem pewny. Na razie to mamy tu masę różnych stworów do ubicia. Jeszcze jeden i jeszcze jeden. Dobra. Chyba była pierwszy moment taki w tej grze, gdzie się pogubiłem trochę. Jak do tej pory, to i tak nieźle na tyle odcinków. A nie tyle pogubiłem, co nie zauważyłem po prostu drogi, no bo ona tam tak ukryta była, że można było jej nie zauważyć. No, żywiołaki i żółte szczury. Dobra, jeszcze ty. I masz tym młotkiem, będzie szybciej. Wisior jakiś wypadł, też fajnie. Czy tu jest coś? Nie ma tu nic ciekawego. Kamienie się sypią na głowę tylko. Szczury i żywiołaki. Nic tu ciekawego nie ma w ogóle w tych jaskiniach jak na razie. O, jest jakaś nowy przeciwnik. Nie, to żywiołak, ale duży jakiś. Też żywiołak był, tylko jakiś większy. Czy level wpadnie w tym odcinku? Chyba jednak nie. Jak sobie teraz popatrzyłem, jeszcze trochę zostało. Już teraz nie ma tak, że co odcinek to level. Trzeba trochę czekać. No, kamera się fatalnie ustawiła. Nie uciekaj, tylko go bij. Dobra. Kamera się ustawiła bardzo fatalnie. Okej, kolejny dostał. Tu są dwa szczurki małe. Jeden i drugi. Postawa bojowa, bardzo ładnie. Coś tam dla nas w końcu. Ten młotkiem dostał jednego strzała i to na tym się skończyło. Szczur tak samo. Jednak młot bojowy to młot bojowy. Znaczy młot duszy. Nie wiem dlaczego ja to nazywam młot bojowy, bo to jest młot duszy. Młot duszy. Także... A no mnie tu gryzie jeszcze. Ej, wypadł.
Dobra, chyba dotarliśmy do końca. Rujnujący przepis, co to jest? To sobie dodamy, rujnujący przepis. Obrażenie od lodu weźmiemy. Nie farcha anioła, to sobie zostawimy. Pacyfizm, to nas nie interesuje zupełnie. Modyfikator miecza, to jest jakiś miecz. Zobaczmy. No to jest... Aha, patrzcie! Z Gwiezdnych Wojen. Ten podwójny. Spoko. Dobra, to sobie zostawimy. To sobie zostawimy. Nie używam, ale fajnie mieć. Fajnie mieć. Dzień dobry. No z pistoletu do was, no wiecie co. Z pistoletu będę do nich strzelał. Ja bym miał dobry pistolet, to można by było postrzelać, ale... Nie ma modyfikatorów żadnych na broń palną, także to i tak by się źle skończyło. Niedźwiadek. W ogóle mógłbym zobaczyć na mapie, gdzie wyszliśmy, bo to też jest zastanawiające. Stój. Nigdzie nie idź. Zobaczymy, gdzie jesteśmy na mapie. O kurczątko, jesteśmy za bramą. Totalnie za bramą. Dobra, spoko. Teraz możemy podejść do bramy od tej strony. Jesteśmy za murem, a ja chciałem przekroczyć mur tak normalną drogą, a to się tak nie da, na to wychodzi. Spoko. Spoko, a gdzie jest quest główny, panie panowie? O, aż tu teraz, poprzez mur, aż tutaj jest. No to całą tą stolicę, znaczy miasto jakieś tutaj większe będzie trzeba przekroczyć. Tu mamy poboczne questy, no i duży teren do zbadania tutaj, cały musimy zbadać zanim pójdziemy dalej. Na to wychodzi. Nie bij mnie. Jeden z wielkich bohaterów Ankarii, dobra. Tutaj widzę kupca jakiegoś samotnego. Zaraz do niego podejdziemy. Dzień dobry panie kupiec, co tak ty tutaj sam stoisz? Wóz ci się zepsuł czy jak? Mogę ci pomóc, obrażenia magia. Kurde, no patrzcie. Daj mi tutaj pohandlować trochę, idź sobie. Obrażenia magia, mogę go wziąć. Mogę go wziąć. Może w coś tam się go wtopi. Dobra, to. Alchemia. Wiedza o taktyce, regeneracja punktów życia. O, regeneracja punktów życia, 3 na sekundę. Tu mamy 2,7, tylko miecze dodaję. Tu aż 3. To też kupimy. Naprawdę muszę wsiąść i w tej skrzynce zrobić porządek. Przejrzeć, co jest do sprzedania. Ale to już tak gadam też od 3 odcinków i na razie nic z tym nie zrobiłem. Dobra, tu będzie quest. Tu jest jakiś quest, to sobie zaraz zobaczymy, co tam od nas chcą. Tutaj dużo bandytów chodzi, jak widzę. Podejdziemy pod ten mur od tej strony, zobaczymy. Czy go się uda otworzyć z tej strony, bo tam mamy w ogóle quest, a tam ktoś coś od nas też chciał. Tu jest quest, dobra. Dzień dobry, to jakiś dzieciak. To zaraz, z tobą porozmawiamy tylko. Najpierw posprzątam dookoła. Tu idzie jeszcze jeden, chodź. Chodź, bo jak będę z nim rozmawiał, to nie chcę, żebyś mu przeszkadzał. Dziękuję. Aleksander, proszę, wejdź do jaskini i znajdź mojego kota. Mój kocur Oskar wbiegł do jaskini, nie odważę się tam wejść, żeby go poszukać. Pomożesz mi? No, muszę z nim iść. Gdzie ta jaskinia? Tu, tutaj niedaleko. Dobra, pomożemy mu jeszcze w tym odcinku. Chodź tu. Idziemy pomóc szukać kota. Miejmy nadzieję, że jaskinia nie jest duża. I w miarę szybko to ogarniemy. Dobra, herszt bandytów został zabity. Odporne pantalony. Ciekawe, na co są odporne. I jeszcze jeden wyrzutek. Tam niedźwiadek idzie, ale... A, myślałem, że nas nie zauważy, ale jednak nas zauważył. To dostał i zginął. Jeszcze jeden. Dobra, chodźmy do tej jaskini. Chodź, dzieciaku, zobaczymy, co jest w jaskini i gdzie jest kot.
Coś jeszcze wypadło. Dobra, nie chcę z tobą rozmawiać. Dostał. Jakiś miecz chyba wypadł, albo coś takiego, nie wiem. Pająki, pająki, wszędzie pająki. Wszędzie pająk, o jest duży pająk, chodź. Nie chcę z tobą rozmawiać, dzieciak, odsuń się, bo ja tu walczę. A nie, na środku. Jest jakaś skrzyneczka. Tu jest insekt. Jeszcze raz. Dziękuję. Tu jest kolejny, chyba że tu jest pułapka. Nie, tu jest pułapka. Tu była pułapka. Kot, kici, kici, gdzie jesteś? Kot, halo. Kot, gdzie jesteś? Tu cię nie ma. A tu jest beczka. No to w ogóle chyba jest zejście jeszcze poziom niżej. Ale spoko, tu jest dużo rupieci. Pająki nazbierały dużo skrzynek. Ciekawe, jak oni te beczki tu przetransportowali z tym złotem. Albo kto tu był wcześniej przed nami i je pochował. To jest pytanie. Idziemy tędy. Idziemy tędy, to jest chyba drugi poziom jeszcze tej jaskini. Myślałem, że będzie krótka, a tu jak się okazuje, że wcale taka krótka nie jest. A nie, jest kot. To nie kot, to człowiek. Kurde. Co zrobiłeś z kotem? Oddaj kota, bandyto. Z tobą się dogadać, nie bić. Kim ty jesteś? Bandyta. Dobra robota, chłopcze. Jeśli zwabisz w pułapkę... O ty skurczy, synu mały. W pułapki więcej ofiar, pewnego dnia zostaniesz prawdziwym bandytą. No bycie cholera, gówniarzu. Ja tu przychodzę ci pomóc. A on taki, dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Skubaniec, no. Nie odsuwaj się tak daleko. Całun energii te, cokolwiek to wypadło. Aha, to jest ten, to nie dla nas. Dobra. Jest kot. Jest kot i jest ten cholerny dzieciak. Ale... Kot Oskar znaleziony. Ciekawe, co dzieciak ma do powiedzenia w takim wypadku. Co masz do powiedzenia, gówniarzu? Uciekłem, bo nigdy więcej nie chcę chodzić do szkoły. Prace domowe to najgorsza rzecz na świecie. Ci bandyci wzięli mnie ze sobą. Proszę, nie zabieraj mnie z powrotem. Wolałbym umrzeć, niż wrócić do szkoły. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Gdzieś cię mam zabrać? Byle niedaleko, proszę, byle niedaleko. Skąd ty uciekłeś? Kot i mysz, tu muszę go zabrać. O, zniknęło. Fuck, no będę musiał... Chodź! Będę musiał go transportować tam do tej mieściny. Trochę mi to nie na rękę, bo nie chciałem tam iść w tym odcinku, no ale... Ale wychodzi na to, że chyba będziemy musieli tam pójść. Stawimy cię tam. Uruchomimy tam monolit najwyżej. Bo na chwilę obecną monolit jest w bardzo niefajnym miejscu, bo jest przed bramą. Bo monolit jest tu. Dobra, pójdziemy tam. Odstawimy dzieciaka i zobaczymy, co tam się wydarzy. Chodź. Mówię, trochę mi to nie na rękę. Dotarł może do ścieżki jakiejś. I szedł ścieżką. Zobaczymy, może jakieś questy po drodze się jeszcze znajdą. No, możemy, w sumie możemy to tam podejść. Tak, tu kolejne kilka odcinków spędzimy na chodzeniu w tej z powrotem po tych polach tutaj, wszystkich, także jeszcze zdążymy tu wrócić. A dzieciaka odstawimy najwyżej. Można by było pojechać konno, byłoby szybciej, ale to chyba tam daleko nie jest. Na tej mapie to nic nie widać. Dużo bandytów tu się kręci wokół tego miasta. Dobra, grać ciosów.
Nagrać czasów jest lepszy na większą ilość przeciwników oczywiście, no bo młotek bojowy jest dobry jak jest pojedynczy koleś. Ale grać czasów jak jest ich kilku, którzy nas atakują. Nie trafiłem go. Nie trafiłem go, dobra. A mamy dużo w plecaku, to przynajmniej posprzedajemy sobie. No, mamy. O, jaka laska fajna. Dobra, przeglądać to będziemy już na miejscu, oczywiście. Przeglądać będziemy wszystko na miejscu. Zobaczymy, zobaczymy, co tam jest ciekawego. Co to za miasto w ogóle jest? To jest pytanie. To jest pytanie dobre, bo... O, jaki kawał tam jest jeszcze? Halo. Ale spoko. Idzie taki odcinek za murem troszeczkę. Zobaczymy. Zwiedzamy okolice na razie, jakby nie było. I eliminujemy bandytów. No, ja bym nie wziął tego questa od tego dzieciaka, tylko się cofnął tam, bo mogłem się cofnąć, nie iść. To tego questa byśmy robili trochę później. Patrzę, czy się coś nie wyświetla, jakieś questy się nie pojawiają, ale nie ma tu nic. Gim, paskudo. Niedźwiadek. Tu mnie biją we trzech co najmniej. Jeszcze kolejny. Tamten gdzieś uciekł. Chodź, chodź, chodź. Gdzieś poszedł. Wracaj tu. Jeszcze jeden. Ale plusem tego, że tam powędrowaliśmy sobie dookoła, jest to, że tutaj trochę tego terenu zwiedziłem. Nie ma tam nic, tak naprawdę. No, ale nie byliśmy tam w tamtych miejscach, także w sumie pozwiedzaliśmy. Zmarnowałem tam 5-6 minut na wędrowanie, ale to i tak nie dużo. Poza tym, no, w sumie to nie, no, nie zdobyliśmy tam levela, bo... Nogi, bo nie walczyłem tam z nikim, tylko jeździłem, no ale... Tak bywa, czasami można się zakręcić i nie wiedzieć gdzie iść, zwłaszcza, że ścieżka naprawdę była słabo widoczna. A tak w ogóle, to chyba nawet level wpadnie w tym odcinku jednak. Jednak chyba level wpadnie, bo patrzę na czas, to jeszcze trochę zostało, a... A my ich tutaj siekamy i to konkretnie. W ogóle jakby to zarzucił, to nawet będzie więcej punktów doświadczenia leciało z nich i szybciej level spadnie. Jakieś pantalony wypadły. Czy tu coś jest? O, są questy na samym wejściu. No i teraz pytanie, czy... Od duszy wypadł bardzo ładnie. Teraz pytanie, czy robić... Czy brać te questy, czy... Czy na razie nie. Ale mogą być w mieście coś na przykład. Tu jest ten alchemik, to jest w ogóle zaległy quest jeszcze gdzieś tam sprzed muru. Dlatego alchemika tam mieliśmy dotrzeć. A, to chyba weźmiemy sobie tego questa i tu po prostu... Jakiś posąg. Król i jednoczyciel Artamarku. Falmy jego imię. To to będzie Artamark, nie, Gryfiburg. Gryfiburg. Jesteśmy w Gryfiburgu. Patrzcie, ile tu jest questów. No dobra, to chyba to będzie następny odcinek, gdzie tu naprawdę będziemy dużo czasu poświęcimy. Henryk. Zabij tyrana, który zamordował mego ojca i zasiadł na tronie. Świat to złe miejsce, które toczy korupcja. W tych jakże mrocznych czasach brak już miejsca na sprawiedliwość. Mój ojciec był prawowitym hrabią tej ziemi, ale zdradziecki wuj Felip podstępnie go zamordował, po czym koronował samego siebie. Proszę, pomóż. Pomści ten haniebny uczynek. Felip wraz ze świtą będzie wkrótce tędy przechodził. Zabij go, a hojnie cię wynagrodzę. No dobra, chodź tu, panie Felip. O, kurde, o kurde, o kurde. Mamy chyba
Chyba mamy pełny plecak. Dobra, pana Felipa trzeba... Kim jesteś? Czego chcesz? Straż, na pomoc! Zabiłem już go szybko i bezproblemowo. Tutaj oczywiście tarcza tarcza wypadła, czy coś. Już nie możemy tego wziąć. Nie strzelaj do mnie tam, bandyto. Ten młot bitewny sprzedamy. Posprzedaję wszystko, co mi jest niepotrzebne. Dobra. Kto tu do mnie strzela? Idź, cholerę. Czego chcesz? Dobra. Sprawę załatwiliśmy. Czy jemu tego questa mogę oddać? Mogę mu oddać. Idźmy do miasta. Na początek idźmy do miasta. A, tu jest pytajnik. Tam ktoś coś chce od nas na dole. Halo? Czy tu ktoś pomocy potrzebuje? Klement, odzyskaj mój ukryty skarb i daj go mojej córce. Biada mi, jestem Klement, człowiek pozbawiony honoru, rodziny i domu. Niegdyś byłem popularnym błaznem, nawet reprezentowałem Gryffiburg w konkursie kuglarzy. Ale potem przydarzył mi się Demordrey. O, Demordrey z pierwszej tej, z pierwszej części. Obiecał mi pieniądze, jeśli jego błazen wygra, a ja w chwili słabości się zgodziłem. Oczywiście wszyscy się o tym dowiedzieli i wypędzono mnie z Gryffiburga. Zrób mi przysługę. Moja córka, Mechtylda, mieszka teraz ze swą ciotką. Nie wolno mi się z nią kontaktować. Wkrótce wychodzi za mąż, nie z miłości, lecz dlatego, że nie ma ani grosza przy duszy. Lata temu schowałem część swego majątku na swojej posiadłości, w korzeniach drzewa. Udaj się tam, odnajdź skarb i daj go córce, żeby nie musiała wbrew woli wychodzić za mąż. Czy to jest gdzieś w środku? Tak, jest w środku, także spoko, dobra. Ogarnę temat, pomogę ci, nie bój żaby. Idziemy. Wchodzimy do Gryffiburga. Pięknym, dużym mostem. Jesteśmy w Gryffiburgu. Tutaj jest... Tutaj to nie wiem, kto jest. Coś tu jest. Dobra, zajrzyjmy. Oto i dom Banity. Drzewo z zakopanym skarbem musi być gdzieś w pobliżu. Aha. Czy da się przejść gdzieś? Dobra, wejdźmy do środka. Stawiam, że jak zakopał... To gdzieś z tyłu. Ale tu się nie da wyjść z tego pomieszczenia. Na ogród, dobra. A tędy też się nie da przejść. Dobra, to będziemy szukać później. Bo w sumie to nie wiem, gdzie to jest. To jest dom. Krzew. To są krzewy, nie drzewa. Ale mówię, jak tu wejdę, to nie mogę wyjść drugą stroną. O, ale za to mamy kosz. Koszu to raczej tego nie schował. Czyli muszę tam jakoś znaleźć dojście chyba... Chyba tam z tyłu. Ale to zobaczymy później. To gdzieś musi być droga jakaś prowadząca do domu. Tu jest jakieś wejście do czegoś. Ale tego też na razie nie będziemy ruszać. Jest nasza skrzynka. Tu jest... Kolega, nie wiem. Ej, mapa mi się przesunęła. Kotimysz, tu jest dzieciak, tu jest alchemik. Ty co chcesz? Kim ty jesteś? Henryk, o nie, co się stało? Pomylił ci się cel? To nie był Felip, tylko Paul, narzeczony mojej siostry. Cóż za tragedia. Idź, przekaż jej tę nowinę, bo moje delikatne serce by tego nie zniosło. Idź już i zostaw mnie samego. No panie, no to kurde, co to? Ty go wskazałeś. Jednym z największych zwycięstw jest wygrać z kimś w uprzejmości. Najpierw mi wskazuje jakiegoś kurde bandytę, a później jest zdziwiony, że to nie ten. Dobra, tu mam straszny bałagan ogólnie na razie, skrzynki. O, na pewno sobie miecz zostawimy, no bo to jest rzecz, którą sobie zostawimy. Mamy straszny bałagan, trzeba będzie to posprzątać. Ale musimy się udać też do kupca najpierw jakiegoś. No to cóż, tutaj powędrujemy troszeczkę. Tu jest czarownik gdzieś. Aha, ale chciałem zajść tam do tego domu od tyłu, żeby zobaczyć, czy się da i czy to drzewo gdzieś tam znajdę z tym skarbem. O, bo tutaj jest ścieżka. Istnieje opcja, że to drzewo będzie gdzieś tu. Drzewo zniknęło.
Ale tu nie ma żadnego drzewa. Tutaj za to skrzynka jest na górze. Mogę tu wejść? Halo? Chciałbym tu wyjść. Mogę tu wejść. Nic mi to nie dało, bo to jest zamknięte. O, jest pień. Dobra. Mamy skarb. A to i skarb, ale z drzewa niewiele zostało. Mam teraz znaleźć Mechtyldę i przekazać jej skarb. Może to pozwolić zapobiec małżeństwu. Tak. A Mechtylda jest w tym domu, tutaj w środku. Czyli musimy się wrócić. No i tak to się kończy szukanie. Szukanie sprzedawcy. O, ale tutaj, tu wejdziemy na pewno. Dzień dobry. Dzień dobry, przyszedłem. Pierścień miałeś schowany, tak? Pierścień miałeś schowany, bardzo fajnie. Przyszedłem wymienić parę rzeczy. Jak już tu jestem. To i weźmiemy sobie młot duszy. Dziękuję. I mamy jeszcze trzy. Nie, znaczy czterech nie mamy, mamy trzy. A, to najwyżej dopłacimy. Okej. Za 5000, dobra, kupimy. To dodamy i to dodamy. Tu jest jeszcze jakiś pierścień, obrażenia fizyczne, fajnie. Zielony ma 51, 52, 52, 52 do sprzedania. Rękawice jakieś. Grać ciosów, druga broń. No, niby mają pancerz lepszy, ale statystycznie są fajniejsze. Księga czwarta, etykieta i maniery przy stole. Piąta, szósta, bardzo ładnie. Mamy jedną księgę jakąś znalezioną. Patrzę, tu wszystko idzie do sprzedania, wszystko jak leci. Można sprzedać, dobra. Idźmy tą Mechtyldę znaleźć jeszcze. W tym odcinku to załatwimy i tego dzieciaka oddamy i to będzie chyba wszystko, co tu będzie można zrobić. Może księgę jakąś przeczytam jedną. Bo już się trzy zebrały. Ale zobaczymy, tutaj jest wejście jakieś w ogóle, dziwne. Ale tam na razie iść nie będziemy. Dużo rzeczy tu jest do sprawdzenia, do... O, bo tutaj mogę wejść po schodach. Ja tu nie wszedłem wcześniej po tych schodach, a tu jest skrzynka na górze. I obrączkę tam znaleźliśmy. A obrączka daje nam co? Wartość ataku plus 14. Zostawmy. Przynosisz mi złoto? Nie do wiary. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. Przysyła cię mój ojciec. Jak się ma? Siedzi pod mostem. O, przyszedł chyba ten. Narzeczony. Ej, ty tam. O czym rozmawialiście z Mechtyldą? Dowiedziała się od ciebie o złocie? Na pewno dlatego właśnie chcę odwołać ślub. Jak to będzie wyglądać? Wyjdę na pomocnika wioskowego głupka. Domagam się status... Zemsty się domagam. A jak tomu skończę, spuszczę Matyldzie porządne manto. Tak, tataratta. Kumpel Carlosa. A, level nam wpadł w ogóle. Nie zauważyłem, gdzieś tam w którymś momencie musiał wpaść. No i co, już? Dość, starczy. Straciłem cierpliwość. Nawet nie tknę już Mechtyldy. To wypad. Ode mnie się proszę odczepić. Nie mam czasu na głupoty. Poszli sobie. Zastraszony pan młody. Tak, mamy level. Może witalność tym razem. Miecze. A wrzućmy jeden punkcik tutaj. Długa broń i wiedza o pancerzu oczywiście. Tak, mniej więcej w takich układach tę postać będziemy rozwijać. Dobra. Gdzie jest najbliższy kupiec? O, tu. Tu siedzi. Gdzie siedzi? A, trzeba wejść do niego od drugiej strony. Oj, kurczę. A tak blisko jest. Idźmy, oddajmy tego dzieciaka, bo on mi jest niepotrzebny. Tutaj jest jeszcze ten Jakob. Jakobas, nie Jakob. Geroda cię przysłał? Dziękuję ci bardzo. Jak się ten piernik miewa? Nie widziałem go dawno. Proszę, to za twój wysiłek. Spoko. Dobra. Idziemy tam. Tu jest quest, ale questów chwilowo nie będę brał żadnych. Jeszcze tutaj wrócimy. Tu jest kupiec.
Witam pana. Witam pana kupca, proszę ode mnie wszystko odkupić. Bo ja tu nic z tego nie potrzebuję. To jest jakiś talizman, ale ten wiedza o obrażeniach też nie chce. Coś ciekawego. Regeneracja na każde trafienie mało. Obrażenia trucizna. Nie chcę nic. Zobaczmy, co tu masz. Małe napoje. Napoje sobie zostawię. No nie zamykaj sobie drzwi przed nosem. Dobra, gdzie tego dzieciaka mam odstawić? Jak tam dotrzeć? Do jakiejś ulicy jestem, takiej lewąskiej. Tędy musimy przejść. No to już następny odcinek na 100% spędzamy tutaj. Będziemy tutaj się plątać. A może tego dzieciaka jeszcze nie oddam w tym odcinku, na to wychodzi. Dobra, jesteśmy tu, także przeglądniemy wszystkie te talizmany, które tu są. Te, które są niepotrzebne, sprzedam po prostu. Tu są miksturki kolejne. I teraz tak, obrażenia na lód zostaje. Tutaj jest obrażenie na lód. To jest bardzo dobre, także to zostaje. Maksymalne punkty życia też zostają. Dobra, teraz tak. Obrażenia trucizna. No chodź tu. Obrażenia fizyczne. Obrażenia na lód. Obrażenia ogień. Obrażenia ogień. Ogień. Obrażenia fizyczne. Obrażenia trucizna. Trzeba posegregować. Wartość ataku obrony. Tego nie chcę, bo to jest w ogóle... Czy ja to przerzucę? Nie, ja tego nie przerzucę w ten sposób. Dobra, tak chcę. Intensywność czaru. Nie chcę. Pójdzie do sprzedania. Szansa na odepchnięcie wrogów. Nie potrzeba mi tego. Szansa przeciwnika na uniknięcie ciosu. Nie potrzeba mi tego. Wartość ataku. Słabiutko. Wiedza o taktyce. Możemy zostawić. Obrażenia od magii. O, to na pewno zostawimy. Bo tu jest ogień, lód, trucizna, fizyczne i magia. To sobie zostawmy gdzieś tu dalej. Obrażenia trucizna. Tak, tak, tak. Szansa przeciwnika na uniknięcie ciosu. Nie chcę. Druga broń. Zostaje. Wartość ataku. Nie chcę. Wartość ataku w procentach. To może zostać. Regeneracja na każde trafienie 0,2, nie chcę, mało. Cena sprzedaży, nie potrzebuję. Obrażenia 6,6, nie chcę. Wiedza o obrażeniach, tym bardziej nie chcę. No nic, będzie trzeba przeglądać wszystko po prostu. I sprzedać te, co są niepotrzebne. Intensywność czaru, nie chcę. Tych takich obrażeń to też nie będę tego używał na pewno. Zasięg światła nie chcę. Wiedza o prędkości. Wiedza o taktyce, wartość ataku, dobra. Jeszcze tu są. Szansa na odepchnięcie wrogów do sprzedania. Tutaj obrażenia do sprzedania. Zasięg widoczności do sprzedania. Szansa na odepchnięcie wrogów do sprzedania. Ten zasięg widoczności to zostawię. To takie... Procentowo to lepsze niż jak jest w metrach podane pewnie. Chociaż niekoniecznie, zależy od czego ten procent się liczy. Szansa przeciwnika na uniknięcie ciosu. Nie potrzeba. Wartość ataku obrony niepotrzebne. Tutaj co mamy? Wartość ataku niepotrzebne. Obrażenia fizyczne, czyli tu tak. Regeneracja punktów życia. To sobie zostawimy. Obrażenia od magii. To jest ten, co kupiliśmy. Także zostawimy. I obrażenia od lodu. Mamy 3. Dobra. Tu już posprawdzaliśmy. Te magiczne perły. Też mi jest tyle nie potrzeba. Te 34 sprzedamy. Nie zużyję ich wszystkich. 35. Dobra, to zostanie. 33 to na pewno sprzedamy. 30 to na pewno sprzedamy. I 34 sprzedamy. Te sobie zostawimy. Te oczywiście zostają, bo to są najbardziej cenne. Trujące kły nam zostaną. Dobra, mamy jeszcze amulety. I tak, obrażenia rozłożone w czasie lód. Zostawimy. Obrażenia rozłożone w czasie trucizna. Zostawimy. Wiedza o energii ochronnej. Zostawimy. Szansa na unik. Nie chcę.
Cena sprzedaży. Nie chcę. Regeneracja. Umiejętności defensywne. To zostawimy, bo to jest jakieś żółte. To zostawimy. Wytrzymałość plus 3. Zostawimy. Maksymalne punkty życia. Zostawimy. Tu jest też wisior. Regeneracja punktów, bo to wisior jest. To są pierścienie, a to jest wisior. Regeneracja punktów życia. Także zostawimy. Obrażenia rozłożone w czasie. Zostawimy. Wartość obrony. Zostawimy. Szansa na dopnięcie wrogów. Nie chcę. Tu jest pierścień. Wiedza o prędkości. Zostawimy. Chociaż mamy jeden, ale będą dwa. Obrączka. Ogień. Ogień to będzie tu. Wizior. Obrażenia rozłożone w czasie do ognia. Obrażenia obrażenia fizyczne. Tu jest umiejętności defensywne. Zostawimy sobie. Wiedza o pancerzu plus 2. Zostawimy. Spoko. Wiedza o pancerzu plus 1. Nie chcę. Obrażenia rozłożone w czasie z trucizną. To zostawimy. Tego nie chcę. Wiedza energii ochronnej. Fizyczne. Tu jest sygnet od trucizny. I odporność na czary nie chcę. Dobra, zrobiliśmy porządek. To, nad czym się zastanawiałem już bardzo długi czas. To co zostaje, tutaj sobie jeszcze tylko sprawdzę wartościowo. No, tak w procentach jest spoko. Mamy posegregowane. Następne, jak będę miał, to będę sobie już układał tu, gdzie te, razem z nimi wszystkimi tutaj mniej więcej. To możemy przerzucić tu u góry. Ok, pierścienie mamy posegregowane. Wszystko inne też. Dobra, resztę tych pierścionków wszystko będziemy musieli pójść do kupca i sprzedać. Ok, może odstawimy jeszcze tego dzieciaka. Nie będę dzisiaj już czytał ksiąg. Ksiąg nie będę czytał. Poczytamy następnym razem może. Następnym razem oczywiście no będziemy siedzieć w tej mieścinie tutaj. Obstawiam, że przez cały odcinek na spokojnie tutaj jest questów wystarczająco. Tu coś jest, ale u góry. Dzień dobry. Czego do mnie chcesz? Czy wyglądam, jakbym miał dla ciebie zadanie? Nie, więc odejdź. Dobra. Się awanturuję. Tak, chciałem zobaczyć, o co chodzi. Wszedłem bez pukania wprawdzie, no ale... Te wszystkie questy stąd weźmiemy sobie w następnym odcinku. Dobra, i tu jest dzieciak. Tu jest jeszcze też wejście jakieś dziwne, ale tutaj dzieciaka można oddać, tak? Dzieciak, tu jest szkoła chyba w ogóle. No oczywiście, że szkoła. Cieszę się, że przyprowadziłeś z powrotem tego nieposłusznego nicponia. Chodź, Aleksandrze, masz wiele prac domowych do odrobienia. No właśnie. No zobaczmy, co jest na górze. Jest skrzyneczka. Ale w skrzyneczce niestety nie było nic, także... Dobra, dzieciak został. Przez tego dzieciaka tutaj wylądowaliśmy tak naprawdę. A, no właśnie, i najważniejsza rzecz. Jak tu jesteśmy... A, tu jest teleporter, także... Także spokojnie możemy się tutaj odrodzić. W którą stronę tam powinniśmy iść? Tędy. Tu jest teleporter, także spokojnie tutaj się odrodzimy w następnym odcinku, ale monolit i tak odpalę. Bo poprzedni monolit jest przed bramą, tak? Tutaj. Tu i tak nie możemy przejść, czyli będziemy musieli tę drogę tutaj pokonać z powrotem. Tu jest długa podróż, tu jest Henry... O, Henryk tu jest jeszcze. A tu jest quest główny, dobra, ale to tam na samym końcu. No i masę questów tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście questów jest samych widocznych. Także to jest zadanie na następny odcinek. A ty co chcesz? Strażnik miejski Olander. Znajdź nielegalne jaskinie hazardu. Ej ty, chcesz zbić fortunę na hazardzie? Nie? A to przepraszam. Przybywa tu ostatnio wiele obcych. Ponoć w jednej z karczm jest nielegalna jaskinia hazardu. Widzę, że nie jesteś stąd i pomyślałem, że przybywasz grać. A może mi pomożesz? Spróbuj się dowiedzieć więcej o hazardzie. Sam nie mogę tego zrobić. Od razu mnie rozpoznają. No dobra. Jakieś tutaj jaskinie hazardu trzeba ogarnąć, tak? Nie mamy już czasu za bardzo na tej jaskinie. Już tak sobie tylko rzucę okiem. Chociaż to tutaj niedaleko to jeszcze. A nie, bo tu jest szkoła. Szkoła się nie odblokowała.
Tu są jaskinie Hansard. Dobra, tam ta szkoła nie zniknęła znacznie. Ty co chcesz? Izadora, proszę poinformuj mych gości, że ślub odbędzie się dopiero jutro. Cóż za niefortunny obrót wydarzeń. Dziś miał być najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Dzień mojego ślubu. Niestety, z powodu zgonów w pobliskiej wiosce kapłan nie może odprawić ceremonii zaślubin. Ależ nieuprzejmi potrafią być ludzie. Żeby zejść akurat w dzień mojego ślubu? Skandal. Pierwsi goście będą tu lada moment, a mnie nie pozostaje nic innego, jak odprawić ich do domów. Co za wstyd. Może ty pomożesz mi poinformować gości o przełożeniu ceremonii? Oto lista gości. No tak, będę teraz chodził po mieście i informował ludzi, że... że nie ma ślubu. No nic, tu będziemy kończyć powolutku, tak już widzę, że już możemy skończyć ten odcinek. Spoko jest, nie jest źle, jest dużo questów. Całkiem ciekawe miasto się zapowiada. Całkiem dużo do roboty. Poszedłem jeszcze do kupca, sprzedał te wszystkie pieszczonki, które tam mam, ale nie wiem, czy go znajdę tak łatwo. A, tu jest. Tu jest targowisko i tu jest kupiec, tu są questy. Także spoko, tutaj wszystko jest. W ogóle tych questów jest naprawdę dużo. Panie kupiec, gdzie jesteś? Halo, gdzieś polasz na górę. Tu gdzieś się zblokowałeś. Masz, panie kolego, wszystkie pierścienie ci sprzedam. Będziesz miał bardzo dużo pierścionków, obrączek, talizmanów. Te magiczne perły nie są jakieś strasznie drogie. 2,5 miliona mamy. Żółty talizman sprzedałem. Odporność na czary. Kurde, jaki drogi. Jakby go chciał odkupić. Dobra, sprzedałem, to sprzedałem. Nie będziemy odkupywać bez sensu. Kaperska maczuga, broń trzonkowa i kaperska maczuga prędkości. To jest spoko. Szkoda, że nie używamy. Niebezpieczna fiolka, tego też nie używamy. W ogóle ma jakieś dobre przedmioty jak na kupca. Święcony młot. Niestety nie ma żadnych mieczy fajnych. Łuk ma na to żółty. Spoko jest. A w pancerzach? Nic nie ma. Bogów rękawica, temu chyba sprzedałem ja. A, no może dlatego ma tutaj tyle rzeczy, bo ja tu byłem u niego już. Dobra, nieważne. Napoje. Po ile macie miksturki już? 2000. Ceny rosną coraz bardziej. Inflacja jest całkiem konkretna w tej grze. Dobra, zostaniemy tutaj na tym ryneczku. W następnym odcinku i tak pojawimy się przy monolicie pewnie. Ale spoko. Trochę dzisiaj zrobiliśmy, przeszliśmy przez mur. Jesteśmy po drugiej stronie. To sobie kamerę odwrócę, bo oczywiście się coś zblokowało. Jesteśmy po drugiej stronie muru Gryfiburgu. Następny odcinek na pewno spędzimy tutaj. Jeszcze będzie trzeba wrócić tutaj na ten przełęcz. Tu jest dużo questów. Znaczy tu jest jakiś quest w ogóle. No pewnie to też będą questy do zrobienia. No i quest główny jest dalej w tę stronę. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, za lajki, komentarze i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.